Dzień dobry, proszę pani, witam bardzo serdecznie. Tutaj na pani kompletną analizę albo analizę kompletną. Jak pani właśnie to dla ciebie tutaj wybrała? I właśnie państwo, który tutaj ogląda i nie jest klientem albo klientką, to bardzo serdecznie witam na moim kanale. Właśnie ja mam na imię Michelle D. Jestem tarocista z certyfikatem, też porównam z numerologią, z astrologią i też czasem z Human Design w analizach kompletnych, albo możecie też mieć tylko rozkłady z kartami. Na moim kanale są przykłady. Robię to jako film tutaj na YouTubie. Ten film właśnie jest dla klientki, albo też na WhatsApp, albo przez PDF. E-mail to też dostaniecie, jak chcecie właśnie. Jak wy widzicie taki film tutaj i właśnie nie jest aktualna analiza partnera, to możecie też właśnie przypadkowo też tutaj sobie oglądać, jak jakiś film was tam pociąga. No bo ja tak nie mam zawsze czasu za darmo właśnie te filmy zawsze zrobić. Wiecie, o co chodzi? To ja tak robię raz taki film, no i to potem są te zamówienia bardzo często. Możecie też ogólnie tak oglądać, ale zawsze powiem, że właśnie zamówienie dla siebie zawsze więcej mówi niż tam taki film dla każdego. Wiecie, o co chodzi? No czasami to też trafnie właśnie, albo to też pasuje. I właśnie, no bo dużo wy właśnie pisacie właśnie do komentarzy, ale to wiecie co, ludzie, no normalnie wszystko kosztuje, nie? Sorry, że tak mówię, ale jak chcecie mieć analizy dla siebie, no to można też właśnie sobie mieć osobistą. No i teraz właśnie robimy tutaj dla mojej klientki. No proszę panią, dziękuję bardzo jeszcze raz, tak? I no nareszcie wszystko tak funkcjonowało, bardzo fajnie. No i właśnie pani ma tutaj kogoś w głowie i ja tutaj robię dla pani analizę kompletną. To znaczy ja tutaj oglądam u państwa pierwsze imiona numerologicznie i też właśnie daty urodzin. Tutaj na bazie numerologii sprawdzam, ale też właśnie na bazie astrologicznego aspektu, który właśnie może być sprawdzony przez urodziny, tak? To wy macie tutaj właśnie, i to jest właśnie ten cały problem, proszę pani, no bo na pani stronie jest serce, to znaczy was naprawdę łączy coś emocjonalnego, ale on na jego stronie jest problem, to znaczy pani dla niego więcej czuje niż on dla pani, i to zawsze też może też tak było. I to jest ten cały problem. No pani mi trochę określiła i też finansowo i tak dalej, nie? Ale to właśnie może też naprawdę być, że on pani tutaj wykorzystał. No muszę powiedzieć tak, no bo pani ma tego akceptować, co tam straciła czas z nim. Musi to pani akceptować jakoś, tak? I naprawdę w przód oglądać. I pani dalej inwestuje do niego. Jak pani nie zapłaci, żeby sprawdzić, no to pani też inwestuje dalej. Wie pani, o co chodzi? Czy do niego, albo to niech pani dla siebie inwestuje. Dla fryzury albo co? Wie pani, o co chodzi? No to potem pani pociąga lepsze chłopy właśnie. No ale dobra, no już się stało, tak? I potem to, co właśnie człowiek jest na kanapie i tam siedzi, no to naprawdę chce wiedzieć, czy tam było coś emocjonalnego albo nie. I ja tak, ja tego rozumiem, to my każdy w tej sytuacji właśnie byli. No właśnie numerologicznie to mamy tą astrologię tutaj. Wy macie też dużo wspólnego, to ja dla pani właśnie tą numerologię i tą analizę na bazie waszych dat. Ja tutaj w tych filmach nie mówię żadnych imionów, to nikt nie musi tam się bać w to albo co i też w ogóle daty urodzin albo co tutaj też nie mówię, wcale nie. No właśnie, ale tylko właśnie pani wie, no bo pani ma właśnie ten screenshot, tą kartkę, gdzie tam pisze, tak? To on chce siódemkę, jak tak od niego właśnie i imię my oglądamy, no to on właśnie chce siódemkę, a pani chce piątkę. To są takie energie, które się bardzo różnią, ale wy też lubicie bardzo być jako partnery, to on lubi też być partner z kimś. I pani też, no bo wy też macie właśnie tą wibrację numer dwa od waszych liczb pierwszych, tak? W imionów, no właśnie. I on ma tą
Numer 3 właśnie jako ostatnią liczbę i pani jedynką, no właśnie. Pani tutaj jest bardzo silna, silniejsza od niego i bardzo to jest źle, jak właśnie chłop nie jest silniejszy od baby, to on właśnie zawsze tam coś kręci i to bardzo często tak jest. No nie wiem, to jest jakaś taka ewolucja, no tak to jest, nie? Co mamy zrobić? No właśnie, pani ma się nauczyć trójkę. Pani ma, jak pani ma, i to jest właśnie to, jak pani się tego nie nauczy, właśnie to będzie pani właśnie cierpieć. I to jest tak, no bo jak my się nie nauczymy naprawdę tak konkretnie to, co mamy się nauczyć, i to tutaj u pani jest trójka i on ma czwórkę, i to teraz nie zależy od niego tak właściwie. Chodzi o to, że my musimy to studiować, co mamy się nauczyć. I jak ja to robię bardzo długi czas teraz i naprawdę moje życie się polepszyło bardzo, bardzo. No bardzo. Naprawdę. Ja to bardzo polecam, tak? Może pani też, jak pani chce. No ale będziemy widzieć, no bo pani też dopłaciło dość dużo, tak? To będę tutaj wszystkiego sprawdzić. Jak mamy jeszcze czas, to właśnie będę jeszcze trochę tutaj na to mówić. Ale ja tutaj mam, no właśnie ta trójka. No to, no wie pani co, tak wkrótce, no to jest tak. Ale ja chyba robię pierwszy film najpierw. I to potem robimy jeszcze dalszy temat, tak jak pani właśnie ma to, tak? Albo zamówiła. Dobra, my teraz ruszamy właśnie do was. Te numery od was, no właśnie ta astrologia nie pasuje zbyt, tak? Te numery też tak zbyt nie pasują. Wy macie takie samo hobby. Ale to już wszystko jakoś jest, tak? Więc tutaj was tak naprawdę nie łączy, widzę. I też pani mi daty tutaj urodzin dała i to też zbyt duży, to on jest o wiele młodszy od pani, nie? To jest to prawda, no bo ta data to jakoś tak, ale ja to tak napisałam, jak pani mi to napisała właśnie. No, ale na pewno jest okej. Okay. Dobra, to ruszymy właśnie w te karty. To właśnie to jest teraz on. I tu już mamy jego osobistość. On właśnie nie rośnie. On ma potencjał, żeby rosnąć i to rosnąć właśnie finansowo też bardzo, albo też mieć swój poziom. On właśnie sobie idzie, no bo tutaj to są te karty, które właśnie i co mi przyjdzie intuicyjnie jest, że on, jak są problemy, on sobie ucieka w jakiś sposób. Albo naprawdę powie, że już nie chce właśnie tą drogę iść, właśnie to może być w partnerstwie i nie wiem gdzie. Ale tutaj to też są symbole, że się skończyło. Sprawa się skończyła, proszę pani. Na pewno. Tutaj nie ma nic do dyskutowania. Tutaj, proszę pani, tak do roku na pewno nic się tutaj nie będzie. Może być, że on, no bo to są teraz wasze karty do przyszłości. Może być, że on tam jeszcze chce coś od pani. No może coś finansowego, nie? No bo tutaj mamy właśnie pentakli, 9 pentaklów. Może to tak zawsze być, jak zawsze było. Też możecie mieć jakąś karmiczną tam, ale jakieś karmiczne miłości. Nie jest to nic ważnego, tak? Jest to do dupy i to tylko to trzeba widzieć. Naprawdę. Może być, że on właśnie tak panią traktuje jako matka, że on dzwoni jak ja chcę forsa albo coś, albo jakoś nie umie sobie radzić sam. Do roku pani się lepiej będzie czuła. Do roku dla pani, pani będzie się lepiej czuła. Na pewno. To pani odrośnie właśnie od tego w jakiś sposób, tak? Jak pani jest dzisiaj smutna, to tak do roku na pewno pani się będzie lepiej czuła. Co ja widzę, że nie jest to nic. On nie jest dorosły. On jest jako dziecko. No tutaj pazie, tutaj mamy normalnie. Bardzo taki młody, też ten rycerz jest taki młody z tymi kielichami. Jest to do dupy. Tak? Sorry, że tak, ale tak musicie tego też. On też tak nie umie na dorosło kochać, tak? I tutaj jest śmierć. No śmierć jest. I ta śmierć jest naprawdę, no śmierć jest śmierć. I tutaj już mamy 8 kielichów, że to się po wszystkim, proszę pani. No właśnie, ale pani tego też wie, nie? Jak on panią widzi? No właśnie. On panią widzi, on panią bardzo tak widzi seksownie, że pani jest seksowna. No nie jest to taka prawdziwa miłość, jak już powiedziałam, ale seks jest, tak? Pasja jest. No pani jest atrakcyjna dla niego, na pewno. Ale to już wszystko. On nie wie, czy panią kocha albo nie.
tego nie wie, sam nie wie. Co on zamierza do pani? No właśnie, to mamy nic specjalnego. Tutaj mamy znowu pieniądze. Coś na finanse by było ok dla niego. Może też być, że on się też czuje trochę mniejszy od pani i to jest jego problem. I on się jakoś tak, może być, że on jest jako niby te dziecko w tym związku w jakiś sposób, albo się tak zachowuje, ale takie dziecko, które będzie kontrolowane w jakiś sposób. On chyba też się czuje kontrolowany od pani więcej, mniej więcej. To też mi przychodzi tutaj. I on tego nie chce. To jest tak trochę, to nie jest tak związek taki prawdziwy. I mamy tutaj dwa buławy, no nic specjalnego. On właśnie... Jemu to jest obojętnie też, co tam będzie, ok? Co on myśli? To jest bardzo interesujące. On też właśnie myśli, że to jest tak trochę jak w domu, jak jakoś tam, jako w rodzinie niby, ale tak też nieprawdziwe. Żeby to miało jakiś potencjał, to on tego myśli. Ale jest to tak więcej taka wibracja, gdzie tak dziecko jest więcej w domu niż mężczyzna z partnerką. No bo mamy właśnie tutaj te ważne karty na głowie bardzo. Co mi też przychodzi, on by chciał mieć swoje dzieci i dom, ale nie z panią. Co on czuje dla pani? No, dwa kielichy. I wie, że no dwa kielichy też mogą być taka dobra koleżanka i dobry kolega. On właśnie kocha pani w taki sposób, że on się też przyzwyczaił do pani. I tam jest też bardzo dużo emocjów, to na pewno. Ale ja tutaj nie widzę, że on pani tak widzi jako ta partnerka. On widzi, że pani jest seksowna, tak, że to dobrze jest z panią właśnie bardzo i też, że on się też czuje z panią w domu i tak dalej. Ale to on tak nie jest do końca dorosły. To jest to, co ja widzę. Wie pani, o co chodzi? Może też on tęskni za panią, ale tak więcej, że tam było też takie coś ciepłego u pani w ten sposób. Ale to nie jest tak, że on tak namiętnie tęskni. To jest to, co ja widzę. Nie widzę tego. W nieświadomym. Jemu to nie jest świadomo, że on jeszcze jest jakoś dzieckiem tutaj, ale też może być, że on by chciał mieć właśnie dzieci albo rodzina. Ale on jest naprawdę smarkaty. I pani ma się naprawdę uczyć tą trójkę, więcej iść do ludzi. Nie wiem, czy pani idzie do ludzi, albo ma jakieś, bo trójka to też mogą być problemy z komunikacją, albo co, tak? Albo że człowiek się boi iść do ludzi, albo o grup się boi, albo boi się właśnie sztukę zrobić. No tutaj mamy siódemki, wy chcecie coś na sztukę jakoś zrobić, jak właśnie nie chcecie tańczyć, albo malować, albo śpiewać, to coś tutaj jako hobby na pewno jest, żeby się pokazać, albo coś pomalować, no takie jako sztuka, to wy to oboje macie razem, a pani ma naprawdę z tym dużo zrobić, może być, że pani duży talent ma i przez ten strach, albo co tam jest, nie idzie. Ale wie pani co? Ja mam taki tekst i tam stoi, jak naprawdę wypracować tą wibrację 39. I ja naprawdę z tym pracuję, z moją wibracją osobistą, już więcej niż 10 lat i ja naprawdę umiem to polecać bardzo. To jak pani by tego chciała, no to możemy jeszcze raz właśnie zamówić, tak? Mamy właśnie tutaj, co on robi. Tutaj mamy, aha, to właśnie, tak. On właśnie teraz potrzebuje czas dla siebie. On tam też ma coś tam, jakieś obciążenia albo co. Ja tutaj nie widzę, że on z kimś ma jakąś aferę, wie pani? No bo tam pani też napisała. On ani nie chce wypracować albo popracować nad tymi emocjami, no bo on jest smutny. On jest bardzo smutny. I to jest też za dużo dla niego wszystko, tak? On jest smutny. Też może być, że wy macie dzieci razem. Jak macie dzieci razem, no to też może być, że on właśnie się czuje smutny, bo dzieci są też. A jak nie, no to... No bo tam są emocje takie ciepłe. To nie jest tak, że pani mu jest... jak to powiedzieć?
Obojętna. Na pewno nie, ale nie starczy to, żeby być właśnie partnerem. Wie pani, o co chodzi? Albo żeby być właśnie razem, tak. No właśnie, przyszłość my już zrobili. I tutaj też właśnie chciałam wiedzieć, co on czuje. No on czuje pani jako dobrą koleżankę i też, że pani jest seksowna albo co, ale tak nie dosyć. Wie pani, o co chodzi? To jest to, co ja widzę. Teraz pani, no pani, królowa mieczy. I to jest to, tutaj są pieniądze i złośliwa pani. No pani mieczy, no to znaczy to jest właśnie, pani jest bardzo. Pani intuicja, na pewno ma pani rację, co tam pani intuicyjnie widziała, czuła albo co. Jak pani się źle czuje z nim, no to on panią właśnie nie kocha i pani ma dobrą intuicję. I pani też jest bardzo złośliwa i też właśnie może też bardzo wątpić, że tam finansowo tam był tak, jak było, tak? I pani naprawdę nie otwiera teraz pani serce właśnie teraz. Ale też ma pani naprawdę szansę, żeby innych poznać, no bo pani tutaj naprawdę ruszy do szóstki i do właśnie siódemki i do dwójki. To pani ma na życie jeszcze szansę, żeby kogoś poznać. To jeszcze chcę panią bardzo, bardzo powiedzieć. Pani ma szansę. Może też lepiej by było się nauczyć właśnie o psychologii więcej, no bo mężczyzna ma płacić na kobietę. W jakiś sposób. W jeden sposób albo w drugi. No bo inaczej kobieta nie ma właśnie. Już nie jest kobietą właśnie w taki sposób. Wie pani, o co chodzi? Właśnie psychologicznie tak mówię. Dobra. Jak tam pani go widzi? Jako magik, który nie jest aktywny magik, który się może też sam boi iść naprawdę. Może być, że on jakieś, nie chcę powiedzieć, narkotyki bierze, ale tak jakoś nie idzie na ten świat, może też jakieś, nie wiem, jakąś trawkę tam pali, albo co może być. Jak nie, to on jest po prostu nieaktywny i by umiał być aktywny. Co pani zamierza? No pani by chciała z nim właśnie żyć te wszystkie emocje i też z nim się pokłócić o to wszystko, tak te emocje żyć, ale ja bym tego nie robiła. Absolutnie. Może też być, że pani się interesuje na spirytualność, tak? I też może być, że pani ktoś nowego by chciała mieć, a z kielichów. No pani, co pani myśli, że to może być jakaś inna? Też to może być, że pani to myśli, że on by był świat i że pani naprawdę z nim też lubi seksualność. To też właśnie widać, no bo on to też lubi, no bo wy tam macie dobrą chemię, tak? Dla pani on jest naprawdę tak gwiazda, tak kandydat tak na zawsze, ale już pani, no pani właśnie już za dużo o tym myśli. To pani myśli, że on by miał jakąś szansę, ale nie. Ja nie widzę, no bo chyba pani naprawdę już zamknęła się i tego jeszcze jest bardzo nieświadomo u pani. Nieświadomo pani wie, że chodziło o finanse. Pani tego wie. Ale jest to nieświadomo, proszę pani. I pani też wie, że tam są inne. To jest to. Okej. Okay. I że pani też jest coś warta, na pewno, nie tylko finansowo, tak? Ale pani ma właśnie w siebie wierzyć, że tam też są dobre ludzie i nie tylko takie jak on właśnie. Co pani robi? Pani nie widzi, jak pani właśnie się ogranicza sama. Proszę się nie ograniczać. Naprawdę, no chyba ten tekst z tą czwórką by było fajnie, ale to może mnie pani jeszcze skontaktować. Jak ludzie naprawdę dużo zamówili, pani to też naprawdę też bardzo dobrze zamówiła i wdzięcznie, to dziękuję pani bardzo. To właśnie cena będzie mniejsza, tak? Na pewno. No dobra. To pani się tak czuje, no po polsku, no tak wyciulana, no sorry, no. To jest tak, to jest to, co pani właśnie jakoś czuje albo co, tak? No wie pani co, tutaj jakieś emocje są, no chyba to tak obojętnie też nie jest, ale on jakoś nie umie kochać w ten sposób, nie w taki sposób. Trzeba by było to, strategia musi być inna, wie pani o co chodzi. No właśnie.
No to proszę pani, no to właśnie, to była właśnie pierwsza analiza tutaj, tak? Co ja tutaj jeszcze widzę? Dobra, dobra, tam znaki zodiaku, to tam za dużo nie idzie też powiedzieć, no bo to też jest bardzo indywidualnie, tam jeden znak albo co. Ale ja naprawdę widzę u pani numerologii, to naprawdę obiecam. Pani ma szansę, no bo tutaj ma, na pani czeka jeszcze jakieś życie z kimś, 20. Naprawdę dobry i stabilny dom, szóstka. I pani tak, może być, że pani też trochę za dużo kontroluje, no bo pani ma czwórkę tutaj. Może być, że pani tak trochę, no ale tylko tak trochę, ale to może być też już za dużo. Pani ma więcej tak na luzie być, żeby naprawdę pociągać te ludzie, które są ważne. I jest ważne sztukę zrobić w ten sposób, jak to państwo jakoś robiło albo co. Jest bardzo, bardzo ważne naprawdę iść do tego świata i też kochać, no bo 39 jest naprawdę taka emocjonalna wibracja. Może też być dla pani ważne, żeby też coś dać do innych, które potrzebują też finanse albo jakąś pomóc, żeby naprawdę dać miłość. I to też mogą być jakieś jak to powiedzieć, dać właśnie do chorych ludzi, do dzieci. No, wie pani co, takie organizacje, to też może być 39.3. I w jaki specyficzny sposób to też można oglądać, to też właśnie będzie stać w tym tekście. Wie pani o co chodzi? On jest też zbyt egoistyczny. No i to jest tak trochę, no bo na jeden on też lubi iść swoje drogi bardzo. Wy oboje macie tom 20 na końcu właśnie roku. I to jest bardzo to irytuje, bo wy macie właśnie tą pierwszą liczbę 2. Tak? Jak pani tutaj widzi u niego imię i u pani. Ta pierwsza liczba to ma numer 2. I jeszcze macie właśnie na końcu waszego roku jeszcze też dwójki, 20 oboje. I to wy też naprawdę myślicie, może to potem człowiek pomyli, że macie dużo wspólnie, te dwoje siódemki i te 20, ale wy też się różnacie bardzo. I to jest to, co na bardzo, bardzo irytuje. Pani by chciała mieć piątkę i on siódemkę jeszcze więcej. I to są wibracje, które są. Aha, nie, no, pani to też ma tam 25,7. Aha, i to bardzo irytuje, bo tam coś łączy was, ale to się po prostu skończyło. Ja widzę, że on panią kochał, na pewno. Ale on jest jeszcze z charakteru inny niż pani, i dlatego to też tak nie pasowało. Tak, wie pani o co chodzi? Wy macie dużo razem, żeby człowiek by pomylił, że to jest miłość. Ale się to skończyło, proszę pani. Tak? Namiętność i też się czuć tak w domu emocjonalnie, to tak, ale nie tak do końca. I to jest to, co właśnie bardzo, bardzo irytuje. Niech pani idzie do tych ludzi i robi tą sztukę i mnie właśnie większe cele i też pani będzie na pewno o tym. Tak, były uczucia kiedyś, na pewno, no bo inaczej te dwa kielichów by tutaj nie leżało i on też widzi dom z panią u pani, ale nie w ten sposób, który ma być prawidłowy. Okej, okay, proszę pani, dziękuję bardzo. To właśnie była pierwsza analiza. Na to inny, czy on tam miał kontakty inne, tak? To na to robię drugi film. Tak, to właśnie dziękuję bardzo. I też jak ktoś tutaj oglądał i to lubi moją pracę, możecie mi zawsze napisać, tak? To właśnie są takie analizy kompletne tutaj na przykład. To właśnie jest tak film 30 do 40 minut, ale ja tutaj też naprawdę robiłam też tą matematykę przedtem, tak? To też analizuję wszystko przedtem i tam jest też taka kartka potem, co tam właśnie policzyłam.
I to może być właśnie film, tak, który tam trwa coś tam 25-30 minut albo co, ale ta praca też właśnie jest to, co ja tutaj właśnie wykluczyłam z numerologią i tak dalej, tak? No właśnie na tym to polega. I to dziękuję właśnie bardzo za oglądanie. Możecie mi napisać, na dole jest adres e-mailowy i informacje są na e-mail. No dziękuję bardzo i do usłyszenia, Michelle.